Przed obejrzeniem tego filmu chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na kanał na Twitchu Sobola, ponieważ generalnie gra tam w giereczki i akurat dzisiaj o godzinie 19 ma tam streama, także jeżeli ty jeszcze nie dałeś mu followa, to koniecznie wbij mu go daj, ponieważ każda osoba, która da mu followa, a następnie wyśle mi dowód na Instagramie, no nie wiem, coś otrzyma. Nie mam pomysłu, ale możemy się jakoś dogadać, co nie? Także wpadajcie koniecznie, link macie w opisie. Siemanko, z tej strony Fan Milek, witam wszystkich bardzo serdecznie w takim filmie, który po prostu będzie omówieniem nowego domu kamerzysty. Zdecydowałem się nagrać ten film ze względu na to, że no nagrałem już wcześniej dwa filmy na temat tego domu, także po prostu uznałem, że dobrze by było nagrać jeszcze jeden, ponieważ słuchajcie, wypłynęły nowe informacje na temat tego domu, a w zasadzie ktoś po prostu znalazł ogłoszenie na jednej ze stron z nieruchomościami. Od razu jeszcze powiem, że żeby nie było, że ten film nie jest żadnym zaglądaniem w kieszeń, czy nie wiem, wyszukiwaniem po prostu jakichś tajnych informacji na temat kamerzysty, ponieważ wynajmując tak wielki i tak drogi dom, musiał on sobie zdawać sprawę z tego, że no takich domów w Polsce po prostu nie ma dużo, no i widzom będzie bardzo łatwo znaleźć jego lokalizację. Link do strony macie oczywiście w opisie, także po prostu no możecie sobie poczytać jakichś ciekawych informacji, czegoś się dowiedzieć. Jeżeli się interesujecie domami i tym, jak to wygląda, no to po prostu zapraszam. Co ciekawe, ogłoszenie zmieniło już status na archiwalne, także jest to po prostu dowód na to, że dom został wynajęty. Także dom znajduje się w województwie mazowieckim, jak już pewnie wszyscy dobrze wiedzą, a dokładnie na jakimś zadupiu, Płaciszewo, coś takiego. Szacowana wartość tego domu jest to 4 miliony 950 tysięcy złotych, czyli faktycznie widzowie mieli tutaj rację, że nie jest to 10 milionów. Ponoć z działką może to kosztować 10 milionów, ale szczerze, dawać 5 milionów za kawałek pola jakoś mi się to nie widzi. Wydaje mi się, że wartość tego pola jest o wiele mniej. No nie wiem, no chyba, że tam złoto gdzieś się ukrywa, no to spoko. Co ciekawe, cena za metr kwadratowy wynosi 11 koła, także no trochę dużo, ale jest tutaj kilka rzeczy, które muszę skomentować. I słuchajcie, żeby nie było, ponieważ w poprzednim filmie po prostu powiedziałem jednoznacznie, że ten dom mi się nie podoba, a co ciekawe, ludzie w komentarzach mieli ból dupy, że skoro ten dom mi się nie podoba, to znaczy, że na pewno po prostu go zazdroszczę i tak dalej. Nie, słuchajcie, ja po prostu na tych filmach wyrażam swoją opinię i jeżeli coś mi się nie podoba, to ja nie będę udawał, że mi się to podoba. I musicie zrozumieć, że jeżeli coś jest drogie i coś jest duże, to wcale nie znaczy, że będzie się każdemu podobać. Mi akurat ten dom się nie podoba i wolałbym mieszkać w bloku niż w nim, jeśli mam być z wami całkowicie szczery. Także zaczynając od początku, dom ten ma 6 pokoi, czyli kurczę, jakoś tak mało, jak na 450 metrów kwadratowych. Odnoszę wrażenie, że jest tam dużo zmarnowanej przestrzeni, ponieważ 6 pokoi to jest serio mało i zastanawiam się, czy kamerzysta tutaj nie podszedł do tematu nieco samolubnie, ponieważ jeżeli po prostu spojrzymy na ilość członków w jego ekipie, no to coś tu się nie zgadza, już nie mówiąc o tym, że w ostatnim odcinku, w sensie w ostatnim, który oglądałem, może teraz już się to jakoś wyjaśniło, po prostu wszyscy jakby chcieli jeden największy pokój, ponieważ jeżeli nie widzieliście jeszcze odcinka kamerzysty, to jego ekipa ma mieszkać w 3 pokojach, jeden jest taki bardzo mały, drugi taki średni i trzeci jest największy. Ale automatycznie, jeżeli Wiolka ma mieszkać z Jaszczurem, no bo tak ma być, to dlaczego mają oni walczyć o pokoje, skoro moim zdaniem, skoro mają mieszkać we dwójkę, to powinni automatycznie dostać ten największy pokój. Oczywiście wiadomo, że wcześniej ekipa kamerzysty mieszkała w jakichś dziwnych miejscach, to znaczy ktoś po prostu spał w salonie, ktoś spał w studio, no ale kurczę. Jednak moim zdaniem 6 pokoi jak na taki wielki dom to jest delikatny absurd. No i kamerzysta tutaj trochę tego nie przemyślał. No nie wiem, jak gdybym dostał taką propozycję dołączenia do takiej ekipy i mieszkania w takim domu, no to bym się kłócił, w sensie nie to, że jestem wymagający, ale po prostu lubię mieć taki swój kąt, no i nie chciałbym, wiecie, no, mieszkać w jakimś dziwnym pokoju, malutkim, czy coś takiego. Także jak już mówiłem, dom ma 450 metrów kwadratowych, z czego 400 metrów kwadratowych jest powierzchni użytkowej, jest to 6 pokoi i 5 sypialni. W sensie 6 pokoi, z czego jest 5 sypialni zawarte w tych 6 pokojach, tak jakby. A stan określony jest jako bardzo dobry, cokolwiek to znaczy. Dom jest wolno stojący i został zbudowany w 2018 roku, czyli stosunkowo niedawno. Co ciekawe, dom posiada okna aluminiowe i jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Działka dookoła ma 650 tysięcy metrów kwadratowych, co moim zdaniem jest, nie wiem, głupie, bo po co komu taka działka? Nawet nikomu by się nie chciało tego kosić. Już nie mówiąc o tym, że na tej działce nawet nic ładnego nie ma, jest to po prostu dosłowny kawałek pola. A no przepraszam, mamy tam zarośnięte jeziorko. Jeśli chodzi o media, to mamy tutaj prąd, wodę miejską, wodociąg, szambo, ogrzewanie, pompę ciepła i internet. No czyli w zasadzie podstawowe rzeczy w każdym domu, a jako dodatek mamy klimatyzację, która chyba nie działa zbyt dobrze, ponieważ jak mogliśmy zobaczyć na Instagramie Wiolki, przez klimatyzację wlotują ćmy do pokoju, także...
No nie. A jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to mamy alarm i drzwi antywłamaniowe, czyli kurczę, jakoś tak trochę mało. W sensie alarm mamy teraz praktycznie w każdym domku jednorodzinnym, który się buduje. To znaczy, jeżeli jakiś Janusz buduje sobie domek jednorodzinny, to zazwyczaj montuje w nim alarm i nie ma w tym nic dziwnego. Jest to taki, powiedzmy, standard. Za to drzwi antywłamaniowe to ma praktycznie każdy z nas w swoim domu czy mieszkaniu. Są to po prostu te takie grube drzwi wejściowe, które zdecydowanie różnią się wytrzymałością od na przykład takich drzwi pokojowych. Także no, także powiem szczerze, że średnio trochę z tymi zabezpieczeniami. Szczególnie jeżeli wynajmujesz ten dom, żeby, no nie wiem, ukrywać się przed swoimi małoletnimi widzami. Jeśli chodzi o adres tego domu, no to nie będę wam go podawał, no bo po co, możecie sami sobie wejść i go zobaczyć. A co ciekawe, w pobliżu jest dworzec autobusowy, wow. I jak to zobaczyłem, to pomyślałem sobie, że ej, może faktycznie nie jest aż tak beznadziejna ta lokalizacja. Jednakże uwaga, dom znajduje się tylko, zaledwie 80 km od Warszawy. To nie wiem, po co im ten dworzec autobusowy, skoro i tak do Warszawy raczej autobusem nie dojadą. 80 km do Warszawy, serio? Jak czytam te informacje, to zastanawiam się, czy przypadkiem nie było tak, że szofer zrezygnował z tego domu właśnie ze względu na jego dziwną lokalizację, nie? Bo jakby, no nie wiem. Bo ja osobiście, gdybym dostał taką propozycję, no to ktoś by musiał mi naprawdę zaoferować duży boost social mediów i naprawdę duże pieniądze. W sensie, no nie, żeby mi płacił, ale wiecie, no tak jakby zarobione pieniądze, żebym przeprowadził się do domu, który znajduje się na jakimś zadupiu 80 km od dużego miasta, no. Oczywiście mamy tutaj również opisane, że dom znajduje się w najnowocześniejszej technologii. Mamy tu jakieś okna aluminiowe, dach płaski, ogrzewanie. No tak, bo przecież teraz nie każdy dom ma ogrzewanie, co nie? W okolicy wioski i tereny leśne. Aha, no czyli można zwymiotować, jak wychodzisz na taras w sumie. A co ciekawe, dom znajduje się w dwóch kondygnacjach, a wysokość pomieszczeń to 3 metry. Na parterze mamy kuchnię, salon o wysokości 6 metrów, WC gościnne, sypialnia z łazienką, garderoba i sauna. Na parterze również znajduje się kotłownia, pralnia i garaż na dwa samochody. Ty, a w ogóle a propos tego garażu, bo to jakby stoi sobie ten dom, a znaczną odległość od domu jest jakby garaż tam, na, nie wiem, na 6 czy na 8 samochodów, nie pamiętam. I mnie teraz zastanawia, kto normalny będzie parkował w tym garażu oddalonym tak daleko od domu, żeby potem iść z buta do domu. No, też nie wiem, kto zaprojektował to w taki sposób, w sensie garaż, nieważne jak jest duży, powinien być przy samym domu, bo do tego służy właśnie garaż, że załóżmy jest śnieżyca, ty tam parkujesz, jest ładnie, sucho, czysto, a potem po prostu szybko biegniesz do domu ze swoimi zakupami z Biedronki, a nie gościu, biegniesz tam, nie wiem, kilometr do domu, przez tam zaspy śnieżne się przedzierasz w ogóle, Jezus Maria. Na piętrze mamy dwie pary schodów, do części prywatnej sypialnia, garderoba, łazienka i drugie schody do części gościnnej, trzy sypialnie i łazienka. Na terenie dodatkowo od frontu działki garaż 200 metrów kwadratowych, nad nim pomieszczenie rekreacyjne, bawialnia z kominkiem, cokolwiek to znaczy. Kuchnia, łazienka, druga działka może być przeznaczona na lotnisko do małych samolotów, ej, to nawet ciekawe w sumie. Dom w końcowej fazie wykańczania, a działka w trakcie zagospodarowania. Darowywania. Czyli rozumiem, że jak komuś tam filmy nagrywa, to mu będzie przyjeżdżał pan ogrodnik i sadził drzewa, tak? Także podsumowując ten film, nadal nie zmieniam zdania odnośnie nowego domu kamerzysty i cały czas uważam, że jest to trochę średnie rozwiązanie, że zamieszkali oni w takim miejscu. Ty, w ogóle tak szczerze, zastanawiam się, co oni chcą tam nagrywać, w sensie na pewno pierwsze filmy będą takie, no, powiedzmy jak filmy Freeza, tak? Czyli robimy to w nowym domu, robimy tamto w nowym domu, reakcja mojej babci na nowy dom, ale zastanawiam się, co oni będą tam robić dalej, no bo jednak, kurczę, ten dom nie jest jakby aż tak dobrze położony, żeby, no nie wiem, no chyba, że będą codziennie jeździć 80 km do Warszawy, no to spoko. W tym filmie to by było już na tyle, koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach, widzimy się już w kolejnym, do następnego, no i siema!